Dzieje murowanej gośliny, miłość armaty Konfederaty, śpiący rycerze królowej Jadwigi i husaria pod Gniezdem to tytuły widowisk prezentowanych w ostatnich latach w murowanej goślinie. Widowiska te z roku na rok większe i przyciągające coraz liczniejszych widzów były jednak tylko przedsmakiem wydarzenia, które czeka nas w 2016 roku. Stowarzyszenie Dzieje od kilku lat przygotowuje bowiem szczególną atrakcję związaną z 1050. rocznicą Chrztu Polski. W lipcu zobaczymy więc widowisko plenerowe Orzeł i Krzyż, będące półtoragodzinną podróżą w czasie. Od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poprzez początki państwa polskiego, chrzest i zjazd gnieźnieński, aż po wiek XX, kończąc przesłaniem Jana Pawła II i Solidarności. Plenerowe przedstawienie ma zachwycić pięknem, zaciekawić tematem, zbudzić tęsknotę za historią i natknąć wizją trudnych, lecz pasjonujących dziejów Polski. Przez historyczną panoramę prowadzić nas będzie Błazen Stańczyk. Inspiracją dla poszczególnych scen będą zaś najwybitniejsze dzieła polskiego malarstwa historycznego. Między innymi Chrzest Polski Jana Matejki, Bociany Józefa Chełmońskiego i Zatruta Studnia Jacka Malczewskiego. Reprodukcję tych dzieł zobaczymy też podczas specjalnej wystawy, która towarzyszyć będzie inauguracji Parku Dzieje w murowanej goślinie. Autorem scenariusza widowiska Orzeł i Krzyż jest znany poznański historyk sztuki i literat dr Jacek Kowalski, reżyserem, jednocześnie kompozytorem Marcin Matuszewski, mieszkaniec murowanej gośliny, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Przed Marcinem Matuszewskim ogromne wyzwanie, dlatego w tym roku w pracy nad reżyserią pomogą mu dodatkowe osoby. Jestem absolutnie przekonany i potwierdzą się to moje przekonanie, że sam nie dam rady. To jest zbyt duża przestrzeń, nie tyle co dla mojego komfortu, ale dla komfortu ludzi tam występujących. Warto by, żeby osoby będące daleko nie czekały na przykład godzinę na to, aż łaskawie do nich podejdę i wyjaśnię, w czym rzecz. W związku z tym muszę mieć osoby wspomagające, którzy będą w innym miejscu, z innymi ludźmi, przygotowywać równolegle na innym planie jakąś konkretną rzecz, konkretny element sceny, nad którą będę pracował osobno z innymi ludźmi na planach bliższych. Prace nad ścieżką dźwiękową trwają już od kilku miesięcy. Marcin Matuszewski komponuje, wykorzystując zaawansowany sprzęt i oprogramowanie, na którym pracują m.in. twórcy z Hollywood. Pracuję w tej chwili na innym sprzęcie troszeczkę. Dzięki Stowarzyszeniu Dzieje będziemy mogli na widowisku słuchać muzyki zupełnie innej jakości. Czyli, innymi słowy, mamy żywe instrumenty, absolutnie żywe instrumenty, tylko że zamknięte na twardym dysku. Praca na tych urządzeniach trwa troszkę dłużej. Dobór barw, tutaj staram się zawsze wytłumaczyć osobom, które nie do końca wiedzą, na czym polega to tworzenie muzyki i samo brzmienie, że gdy mamy w orkiestrze grupę skrzypiec, to one nie grają jedną barwą. One czasami grają, rozpoczynając dźwięk z akcentem, czasami łagodnie, czasami nerwowo. Te wszystkie barwy tutaj są uwzględnione. Nerwowość, akcenty, łagodność i trzeba to podobierać. To jest czasochłonne. Sporo pracy także przed grupą odpowiedzialną za scenografię i rekwizyty. Tych ostatnich potrzeba w tym roku kilka tysięcy. Nad tym zadaniem czuwa architekt, projektant Filip Klepacki. Teraz pracujemy nad rekwizytami. Tego jest dosyć dużo do zrobienia, bo Marcin oczywiście musi pójść zawsze maksymalnie jak się da. Więc mamy do zrobienia, tak lekko licząc, około 3000 rekwizytów. To jest 350 pozycji, więc pracujemy nad rekwizytami. Tarcze średniowieczne mamy, tarcze 15-wieczne, bo gdzieś tam też będzie Unia Polsko-Litewska w naszym widowisku. Tarcze herbowe, bo jest taki pomysł gdzieś tam podsunięty nam przez Jacka Kowalskiego, żeby Polacy, chrzcząc niejako Litwinów, no bo tak było, też dzielili się z nimi herbami. Tak naprawdę Litwini nie mieli wtedy herbów, przyjęli od Polaków. Obok scenografii i muzyki szczególną siłą przedstawienia są grający w nim wolontariusze. Mieszkańcy murowanej gośliny, Poznania i wielu sąsiednich gmin. Łącznie około 400 osób w wieku od 4 do nawet 80 lat. Przed nimi setki godzin prób i występy przed kilkutysięczną widownią. Widowisko prezentowane będzie w tym roku aż 12 razy, zawsze po zachodzie słońca z zastosowaniem nowoczesnych technik dźwiękowych, oświetleniowych i multimedialnych.
Dwa pokazy dedykowane będą uczestnikom Światowych Dni Młodzieży. Organizatorzy liczą, że łącznie wszystkie tegoroczne widowiska przyciągną do murowanej Gośliny nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. Zapraszamy!